karn.eu. Wielka trójca Microsoft, Sony i Nintendo wytoczyła już swoje działa, a ósma generacja konsol nabiera powoli tempa. Zapaleni konsolowcy robią miejsce na regałach na nowe konsole i ekscytują się tym, co dostarczą im ich nowe zabawki. Nie możemy zapomnieć jednak o niemal 10 latach historii, którą przyniosła nam generacja siódma. Od premiery Nintendo DS w 2004 roku, aż po ogłoszenie następców Xboxa 360 i PlayStation 3 w 2013, konsole były na ustach milionów graczy na świecie. Producenci sprzętu mieli swoje chwile triumfu i uznania, ale nic tak nie zostaje w pamięci graczy jak wpadki, problemy techniczne i gifowalne cytaty. Dlatego więc bez zbędnego przedłużania przedstawiam wam największe wpadki siódmej generacji konsol. Gabe Newell, jedno z najgłośniejszych nazwisk game devu, współzałożyciel korporacji Valve odpowiedzialnej za system cyfrowej dystrybucji Steam, a w 2007 głośny przeciwnik PlayStation 3. Newell nigdy nie szczędził ostrych słów produktowi Sony, wielokrotnie nazywając go stratą czasu, któremu nie warto poświęcać uwagi, zaklinając się, że jego deweloperska noga nigdy nie postanie na tej platformie. I faktycznie, jedynym tytułem Valve, który pojawił się na Playu, był koszmarnie niezoptymalizowany i ledwie grywalny port kompilacji The Orange Box, który na domiar złego stworzony został nie przez Valve, a przez zupełnie oddzielny zespół z Electronic Arts. Jak bardzo Gabe nie lubił nowego systemu? Ten cytat mówi sam za siebie. PlayStation 3 to wielopoziomowa katastrofa. Mimo że jest już na to za późno, wciąż uważam, że Sony powinno po prostu ją skasować i przemyśleć od nowa. Powiedzieć, to była katastrofa, przepraszamy, przestaniemy to sprzedawać i zachęcać ludzi do pisania pod to gier. Wyobraźcie sobie więc szczere i nieukrywane zdziwienie oglądających konferencję E3 Sony w 2010 roku, gdy w środku wypowiedzi Jacka Tretona, szefa amerykańskiej dywizji Sony, zgasły światła, z głośników dobiegł głos GLaDOS, złowieszczej maskotki Valve, a na scenie pojawił się sam Gabe Newell. Przerażony i łamiącym się głosem przepraszający za swoje dotychczasowe komentarze dotyczące systemu. Now I've been pretty outspoken in my comments about the current generation of game consoles. So I'd really like to thank everyone at Sony for their gracious hospitality and for not repeatedly punching me in the face. I'm very pleased to announce that we'll be bringing Portal 2 to the PlayStation 3. Spokojnie, Gabe, wybaczamy ci wszystkie komentarze. Było warto, chociażby dla twojej przerażonej miny na E3. Technologia ma to do siebie, że czasami zawodzi. Kupując współczesne urządzenie elektroniczne, istnieje mała szansa, że zepsuje się w trakcie normalnego użytkowania. Problem pojawia się, gdy sprzęt taki posiada wadę fabryczną, która prędzej czy później ma szansę zmienić nasz drogi zakup w niezwykle kosztowną podstawkę pod piwo. Pół biedy, gdy usterka wychodzi na jaw lata po zaniechaniu produkcji. Gorzej, gdy jak w przypadku Xboxa 360, problem staje się najgłośniejszym tematem internetowych dyskusji niedługo po premierze konsoli. Xboxy zaczęły się bowiem psuć. Nie pojedynczo, nie na różne sposoby. Konsole Microsoftu zaczęły padać jak muchy, odmawiając uruchomienia, zapalając wyłącznie trzy czerwone diody na obudowie w miejscu standardowych zielonych. Fenomen ten nazywany był przez graczy czerwonym pierścieniem śmierci. Usterka była początkowo problemem niszowym. W przeciągu paru pierwszych miesięcy od premiery Microsoft szacował, że awarii ulegało od 3 do 5% konsol, wartość w granicach błędu standardowego sprzętu konsumenckiego. Dwa lata od premiery wartość ta diametralnie wzrosła, a anonimowe źródła podawały, że na 100 testowanych konsol aż 68 było wadliwych. Gracze nie byli zadowoleni. W październiku 2008 wytoczono pozew zbiorowy przeciwko Microsoftowi, a konsola stała się obiektem internetowych żartów. Na plus, gwarancja na usterki spowodowane przez Red Ring of Death, jak zwą go Amerykanie, została rozszerzona przez Microsoft o dodatkowe 24 miesiące, a zrewidowane modele urządzenia pozbyły się wady na dobre. Jeśli już brikować konsolę, to z rozmachem. Ponad 50% uszkodzonych konsol Microsoftu to małe piwo w porównaniu z tym, co zaserwowało swoim fanom Sony w 2010 roku. Po co psuć część konsol, skoro można wyeliminować z gry każdą?
Między 28 lutego a 1 marca zgodnym chórem niemal wszystkie konsole PlayStation 3 FAT na świecie odmówiły posłuszeństwa. W ramach tajemniczego błędu kalendarz urządzeń wyzerował się do 1 stycznia 2000, przez co nie dało się uruchomić prawie żadnej z gier, ani połączyć z PlayStation Network, czy w żaden inny sposób korzystać z funkcji sieciowych urządzenia. Co gorsza, na Apocalypse, jak nazwali przypadłość gracze, nie było lekarstwa. Sony zalecało nie włączać konsoli i czekać na dalsze instrukcje. W momencie miliony posiadaczy konsoli PlayStation 3 stało się milionami posiadaczy dość nieporęcznej cegły. Na szczęście dla graczy problem okazał się tymczasowy i wynikał z błędu jednego z chipów, który nieprawidłowo określał rok 2010 jako rok przestępny, wchodząc w bezpośredni konflikt z resztą systemu mającą świadomość, że rok ten przestępnym nie był. Co ciekawe, ten sam chip odpowiedzialny był za identyczną wpadkę w 2008, gdy w Wigilię Nowego Roku wysiadły 30-gigabajtowe modele Microsoftowego odtwarzacza MP3 Zune. Czy możecie sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby błędy w konsolach Sony nie dało się naprawić? Prawdopodobnie do 8. generacji konsol startowałyby nie 3, a jedynie 2 duże firmy. Nintendo jest niewiniątkiem branży gier. Jest jak naiwne dziecko w świecie rekinów, finansu i biznesmenów w garniturach. To podejście owocuje czasami bajecznymi krainami i jedynymi w swoim rodzaju przygodami w unikatowych grach wideo, ukochanych przez milionów fanów na całym świecie. Czasami jednak pomysły firmy przypominają przedszkolne wystąpienie pięciolatków. Oto pokaz Wii Music na E3 2008, konferencji dla przedstawicieli największych marek dystrybucji z całego świata. Kto o zdrowych zmysłach uważał to za dobry pomysł? Xbox miał swoje Halo, grę, która definiowała system, sprzedawała miliony konsol i była uwielbiana przez graczy. Sony też chciało mieć swój shooterowy odpowiednik przygód Master Chiefa, ogłosiło więc Haze, obiecującą grę multiplatformową, którą przemianowano na ekskluzywną dla konsoli PlayStation 3. Miała ona zmieść konkurencję z powierzchni ziemi i już przed premierą nazywana była Halo Killerem. Najpierw została jednak opóźniona o ponad rok, a po premierze okazała się słabiutka pod względem grywalności, brzydka, zabagowana, z tragicznie prymitywną fabułą. Zabójca Halo szybko stał się potulną psinką naćpaną nektarem, którą Sony pospiesznie zakopało pod stertą innych tytułów i nie wspomniało o niej nigdy więcej. A wydawać by się mogło, że deweloperzy nauczyli się czegoś od Daikatany, znanej również jako jedna z największych porażek w historii gier. A to dopiero początek, bo o sterowaniu w LER, gigantycznych wrogich krabach, rysujących się płytach, kinektowym szaleństwie, czujnikach witalności czy konferencji Konami na prochach moglibyśmy rozprawiać do białego rana. Niezależnie od tego, czy mają to na celu, PR-owcy i deweloperzy potrafią rozbawić nas mimowolnie do łez. I niewykluczone, że jeszcze kiedyś do nich wrócimy. Chcecie więcej? Dajcie znać w komentarzach. Ja na razie jednak zacieram ręce w oczekiwaniu na tegoroczne E3, które zazwyczaj jest wylęgarnią takich perełek. Do usłyszenia!